co tu chodzi. Boże, nic nie pamiętam. Gdzie ja jestem? Jest tu kto? Moja głowa. Nie mam pojęcia, skąd się tu wziąłem. Boże, co tu się stało? Poszukajmy Myola Stanu. Bardzo dobrze. Lek na mięśnie. Myola Stan wstrzyknięty. To powinno rozluźnić mięśnie. Złamał się, ale drzwi są otwarte. Rany boskie, człowieku! Odezwij się, co to za miejsce? Nie bój się, nic ci nie zrobię. Wreszcie porządna. To tylko pilnik do metalu, ale może się przydać. Biuro doktora Browna. Muszę się tam dostać bez względu na wszystko. Kraty są zamknięte na chłódkę. A więc to jest błe. Urwałem kawałek kości. Są tu jakieś cyfry. Niezłe znalezisko. Udało się. Cyfry ze szkieletu zadziałały. Spinka do włosów. Może się przydać. Wiedziałem, że ta spinka się przyda. Thank you.
Co to było? I czemu nie próbowało mnie zabić? A więc tutaj ukrywa się to stworzenie. Pewnie się nie boi. Klaun jest cały. Mam dla ciebie zabaweczkę. Zobacz, kładę ci ją na podłodze i odsuwam się. Bądź grzeczny i otwórz drzwi. Moja! 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 To nic nie da. Żyję we własnym świecie. To ktoś tu się bawił robieniem koktajlu Molotowa. Tak. I przy okazji nie coś pomoże. To dobre miejsce i już polane benzyną. Barykada gotowa. Złoty sypialnik. Dziwne, wydaje mi się, że gdzieś to nie widziałem. Nie wierzę. Wystarczyło tylko to pokazać. Ktoś nie chce, aby można było otworzyć drzwi od drugiej strony. Bezpiecznik się przyda. Wyłączyłem wszystkie światła w okolicy. Muszę się stąd wynosić i to szybko.
Halo? Halo, jest tu kto? Trochę tu ciemno. Bez światła niewiele zdziałam. Gdzieś tu musi być przełącznik. Cholera, przełącznik jest spalony. To skrzynka z bezpiecznikami. O, bezpiecznik się przepalił. Zrobione. Prąd powinien znowu płynąć. Tam od wewnątrz coś jest wygrawerowane. Mojemu synowi, czy mówi Karlowi, za pomyślną wyczynistą powiedziałem prawo usłyszeć 16 kwietnia 1961 roku kochającego ojca. Boże, to mój zegar. Czy to znaczy, że jestem prawnikiem? Wreszcie jakaś wskazówka. Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. Tajna skrytka. Czuję lekki przeciąg. Jedna z cegieł jest poluzowana. Można się było tego spodziewać. Za ścianą jest jakieś podejście. To wygląda na niebyle jak na konia w najlepszej jakości. Niezwykle ostre szydło. Napij się, a poczujesz się lepiej. Koniak chyba zasmakował.
szmaty, mogę wyczyścić na mnie. W silniku nie ma ani kropli oleju. Oliwiarka jest pełna. W silniku nie ma ani kropli oleju. Nie dziwię się, że ona nie działa. W silniku nie ma ani kropli oleju. Ale cóż, to powinno wystarczyć. Motor wreszcie zaskoczył, a już się bałem, że będę musiał iść na piechotę. Klucze przydadzą się. Większość narzędzi zniknęła. Jest tylko kawałek kabla, ale i to może się przydać. Potrzebowałbym... Ciężar spadł i zniszczył śmiecionego. Nie wiem, jaki miał. Słyszę coś. Brzmi strasznie. Lepiej tam nie wchodzić. Otwory. One są wszędzie. Zapewne będą tu lada chwilę. O mój Boże! To na pewno olej do lampy w latarni. Lepiej go nie jestem pewien. Jeśli jest to gdzieś ukryty tunel, to muszę znaleźć mechanizm otwierający. To wygląda obiecująco, ale nie mogę ruszyć. Może to zły trop. Teraz zużyję wszystko, nie chcę z tym chodzić. Ciekawe, czy to zadziała. Nie będzie już tego potrzebował. Mógłbym użyć pochodni jako dźwignię. Jeśli nacisnę... Udało się. Wreszcie, wynośmy się stąd. Zamek jest zbyt zardzewiały. Muszę jeszcze nóż. Miska może i jest dziurawa, ale można w niej. Obcy mi są. I o to chodzi. Schłodzę je. To było łatwe. Nie otworzy się. Muszę wziąć to ze sobą i otworzyć gdzie indziej.
prywatny dziennik latarnika. Ciekawa lektura. Zapisywał przemycane towary, które przechodziły przez jego ręce. Aha, to o to chodzi. Rozpoczyna się przemian. Ciekawe, jak udało mu się uniknąć. Jest rysunek. Wejście do tunelu zmieniło się. Oczywiście, wreszcie wiem, jak się stąd wydostać. Ważny, ale nie miał szans. Nie chcę skończyć tak jak on. Według mapy tutejsze katakumby prowadzą bezpośrednio do ośrodka. To może nie jest zły pomysł. Wrócę tam, ale tym razem dr Brown nie będzie o tym wiedział. Muszę się dowiedzieć, jaka jest w tym jego rola. Przy naszym ostatnim spotkaniu nie powiedział mi nawet połowy tego, co wie. Para jest za gorąca, nie prze... Jasna cholera! Podniosę ją i spróbuję jeszcze raz. Dokręciłem śrubę. Mam nadzieję, że jest już okej. Miałbym się na to nabrać? Thank you.
mocno. Nie ma już nadziei. Muszę iść. Rozumiem. Nie trać na mnie czasu. Jeśli to nie zbawi tutaj tej bestii, to nic już nie zadziała. Chyba kolejny wypadek. Przeszukam mu ubranie, może coś. List jest adresowany do żony zmarłego. Nie zdążę go wysłać. Tu jest coś ciekawego. Kochanie, nie chcę cię martwić, ale wydaje mi się, że to, co tu się ostatnio dzieje, to nie jest normalne. Pacjenci zaczęli znikać jak i po kolegów. Trzej nie żyją, dwaj zaginęli. W nocy nikt stąd nie wychodzi. Zadzwonię na policję. Komenda policji, słucham. Natychmiast potrzebuję waszej pomocy. Dzięki Bogu, że się pozwoliłem. Proszę najpierw podać imię, nazwisko i powiedzieć, co się stało. Nazywam się Jim Card. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, co się dzieje, ale lepiej będzie, jak kogoś tu przyślecie. Z pełnym uzbrojeniem i wsparciem. Nie wiem, jak długo jeszcze się utrzymam. Proszę pana, proszę mówić jaśniej. Jeśli to jakiś żart, może zostać pan oskarżony. To nie żart, to poważna sprawa. Proszę posłuchać. To zabrzmi jak wariactwo, ale dzieją się tu straszne rzeczy. Musi mi pani uwierzyć. Jestem prawnikiem i wiem, co mówię. Ależ Jim, to nie było zbyt miłe z twojej strony. Nie cierpię glin. Na szczęście można ich przekupić. Mimo to nie spodziewaj się, że pozwolę ci popełnić takie głupstwo. Baw się dobrze. Cholera, to koniec. Co to za dźwięk? Coś się zbliża.
czy nie ma przy sobie niczego, co mogłoby się przydać. Nie dziwota, że się powiesił. Pisze, że nie mógł znaleźć tutejszych warunków i ciągłej obawy, że inny stanie się jego specjalnym. Środka przyda się, jeśli znajdę trochę paliwa. Nie mogę zmarnować ani kropli. Zrobione. Tyle paliwa mi wystarczy. Maleńka iskra teraz albo nigdy. Pasuje jak ona. Ciekawe, co tam znajdę. Znam ten charakter pisma. To pismo Browna. Pisze o strukturze geologicznej terenu nad kanałami. Pewnie w pobliżu ośrodka. Czemu Brown się tym interesuje? Zgodnie z notatkami mogę dostać się tam bezpośrednio z kanału. Muszę tam tylko jakoś wejść. Co to było? To nie potrwa długo. Może to stróż kamieniołomu. Brał pozbył się i odwiedział za dużo. W kieszeniach nic nie ma, oprócz klucza. Może się przejrzał. Nawet nie wezmę tego, ale widzę, że są tu zapisane wszystkie dobrze znane. Jeśli ktoś będzie potrzebował, to może się.
rozumiem symboli starożytnych cywil. Spróbuję je skopiować, a potem poszukam książki, która pomoże mi je przetłumaczyć. Znalazłem coś w kieszeni. Znalazłem coś w kieszeni. Powinno chwilę wytrzymać. Koleżanki i koledzy, widzieliście to na własne oczy. Analiza stanu umysłu pacjenta w trakcie głębokiej hipnozy dowiodła, że jest to beznadziejny przypadek. Jego schizofrenia osiągnęła punkt krytyczny. Jak mogliście Państwo zauważyć, pacjent Jim Card upersonifikował swojego terapeutę jako największe zło, próbujące pozbawić go życia. Czy to pana nie zaskakuje, panie kolego? Kolego? Doktorze Brown? Czy mnie zaskakuje? Nie, tego bym nie powiedział.
To tylko nieszczęśliwy człowiek. Młody prawnik, którego zdrowie psychiczne zostało zniszczone przez pracę. W moim ośrodku pełno jest takich beznadziejnych przypadków. Teraz pacjentowi zostanie podane lekarstwo. Zbyt wiele przeszedł. Mam nadzieję, moi drodzy przyjaciele, że wiecie, iż środki, które przekazujecie mojemu szpitalowi, są niezwykle istotne i wciąż niewystarczające. Omówimy to w moim biurze. Nie musicie już dłużej zajmować się tą sprawą. Już ja się nim dobrze zaopiekuję.